Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaprosiłem dzisiaj Państwa wspólnie z Panią Wiceburmistrz, z Panią Skarbnik, po to, aby przedstawić Państwu projekt uchwały numer 4, który znajdzie się na najbliższej sesji Rady Miasta w Pionkach. Gdyż uważamy, że ta uchwała numer 4 jest bardzo ważna dla mieszkańców, dlatego chcemy się podzielić z mieszkańcami tym, co chcielibyśmy w tej uchwale zaprezentować. Jak dobrze Państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Pionkach, niestety projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie, mimo pozytywnej opinii komisji problemowych, nie został uchwalony przez radnych. Informowaliśmy Państwa o tym za pośrednictwem strony internetowej miasta Pionki. To dzisiejsze spotkanie, Szanowni Państwo, chcemy Państwa poinformować, że w projekcie zmian budżetowych na 2019 rok znajdą się takie rzeczy, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, o których mówili nam mieszkańcy, które postulowały nam różne środowiska miejskie i które chcielibyśmy z różnymi środowiskami miejskimi realizować. Najważniejsze jednak, co chciałbym Państwu powiedzieć, to, że wszystkie te projekty, wszystkie te pomysły, które są w tym projekcie zmian budżetowych na 2019 rok, mają swoje odzwierciedlenie w budżecie, bo budżet bilansuje się. Nie wprowadzamy tutaj jakichś ukrytych wydatków, nie wprowadzamy tutaj żadnych dodatkowych kredytów. Chcemy realizować potrzeby mieszkańców i miasta Pionki. Jeżeli Państwo pozwolicie, to na początku chciałbym przedstawić Państwu nowe zadania, które wprowadzamy, czy nowe inwestycje, które wprowadzamy do projektu budżetu na 2019 rok, a później troszeczkę o reszcie spraw, byśmy sobie powiedzieli. I tak, Szanowni Państwo, co drugi interesant w urzędzie, który przychodzi zarówno do mnie, jak i do Pani Burmistrz, przychodzi w sprawie mieszkaniowej. Mieszkańcy Pionek od wielu, wielu lat szukają swojego miejsca dla siebie i dla swoich rodzin i niekoniecznie chcą korzystać z miejsca w blokach, które nazywamy w Pionkach hotelami. Zapewne pamiętacie Państwo, jak chodziłem w czasie kampanii wyborczej i mówiłem, że faktycznie jednym z ważnych problemów do rozwiązania w Pionkach to jest problem mieszkaniowy. Dlatego, Szanowni Państwo, wprowadzamy w projekcie tego budżetu inwestycję, którą chcielibyśmy zrealizować w najbliższych 3 latach, to jest budowę mieszkań komunalnych w mieście Pionki. Chcielibyśmy, Szanowni Państwo, na ten cel pozyskać 35% środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast resztę pieniędzy przeznaczyć z budżetu miasta. Warto przy tej okazji, Szanowni Państwo, powiedzieć, że jak wiecie, w tym roku uchwałą Rady Gminy, która została przyjęta, spora grupa mieszkańców Pionek będzie mogła wykupić mieszkania komunalne, w których mieszkają. Dzięki temu staną się właścicielami tych mieszkań,
Ale niestety to spowoduje również to, że pionki stracą duży zasób mieszkań, z którego mogłyby korzystać. Jednocześnie z tych mieszkań wpłyną określone pieniądze do budżetu miejskiego. Nie chcemy tych pieniędzy zmarnować. Chcemy, aby te pieniądze odnawiały tkankę mieszkaniową w pionkach. Stąd nasz pomysł budowy bloku, który ma również inne zadanie. Ma również takie zadanie, że chcielibyśmy wydobywać tych mieszkańców bloków zwanych hotelami, którzy płacą czynsz, chcą żyć w godnych warunkach. Chcemy im dawać propozycje mieszkań godnych, lepszych. Po to również, żeby te budynki czy bloki zwane hotelami również zacząć remontować i pozyskiwać na mieszkania potrzebne tak w naszym mieście. Myślę, że ta nasza propozycja nie tylko spotka się z przyjaznym odzewem mieszkańców, ale również powinna się odnaleźć z dobrym odzewem u prezesów spółdzielni mieszkaniowych, którzy korzystają z zasobów miejskich w ten sposób, że zadłużonych mieszkańców, niepłacących czynszu w mieszkaniach spółdzielczych eksmitujemy do mieszkań komunalnych. Mam nadzieję, że to jest taka propozycja, która naprawdę pozwoli nabrać nowego tempa w mieście Pionki. Druga nasza propozycja, Szanowni Państwo, to jest to, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej naszym seniorom, że znajdziemy dla nich miejsce, gdzie będą mogli spędzać czas, spotykać się, realizować swoje pasje czy zainteresowania. I chcę Państwu powiedzieć, że uzgodniliśmy z klubami czy ze stowarzyszeniami działającymi w pionkach seniorskimi, że takim dobrym miejscem byłyby pomieszczenia na Alejach Lipowych 12, gdzie chcielibyśmy te pomieszczenia wyremontować dla naszych seniorów i przeznaczyliśmy na to kwotę 75 tysięcy złotych. Trzecia ważna rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to jest przywrócenie mieszkańcom pomieszczeń przy ulicy Radomskiej 9. Wielu mieszkańców Pionek pamięta galerię Format. Wielu mieszkańców Pionek korzysta z galerii, które tak naprawdę umiejscowiły się w bibliotece publicznej, w bibliotece pedagogicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury czy w Centrum Aktywności Lokalnej. Myślę, że najwyższy czas powrócić do pomysłu galerii, po to, żeby mieszkańcy mogli w godnych warunkach oglądać dzieła nie tylko artystów z najbliższego nam otoczenia, ale również, żebyśmy mogli podpisywać umowy z większymi galeriami, po to, żeby nasi mieszkańcy nie musieli gdzie indziej wyjeżdżać. Wielu z Państwa na pewno pamięta, że przy Radomskiej 9 przez wiele lat funkcjonowała apteka, a od wielu, wielu lat te pomieszczenia są puste i niszczeją. Moi poprzednicy próbowali te pomieszczenia sprzedać, wydzierżawić. Myślę, że najwyższy czas, żeby miasto zajęło się swoim majątkiem i znalazło przeznaczenie pomieszczeń, żeby można było je godnie wykorzystywać. I na ten cel przeznaczyliśmy w naszym budżecie sumę 110 tysięcy złotych. Wprowadzamy również, Szanowni Państwo, dwie inwestycje na obiektach sportowych. Te inwestycje właściwie są na nas wymuszone.
szczególnie przez sanepid. Pierwsza dotyczy remontu szatni i natrysków na basenie miejskim i tutaj przeznaczyliśmy sumę 200 tysięcy złotych. Druga dotyczy modernizacji pomieszczeń w hali sportowej, ale tam pilną rzeczą jest także montaż instalacji wentylacyjnej. Wprowadzamy czwartą rzecz w tym budżecie. To jest projekt adaptacji budynku przy ulicy Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej, a także przedszkola numer 3. Na ten projekt przeznaczyliśmy sumę 50 tysięcy złotych i chcielibyśmy, aby na górze budynku szkolnego adaptować pomieszczenia na szkołę muzyczną. Warto przy tej okazji powiedzieć, że przygotowaliśmy dokumenty do Ministerstwa Kultury na powołanie szkoły muzycznej w Pionkach i ponad 2000 mieszkańców Pionek podpisało się pod tym wnioskiem czy petycją do ministra o powołanie szkoły muzycznej w Pionkach. Druga ważna rzecz to znalezienie pomieszczeń dla przedszkola numer 3. Jak większość mieszkańców wie, przedszkole numer 3 w tej chwili znajduje się przy szkole podstawowej numer 5 i warunki, które tam są, niestety są dopuszczone tylko na określony czas. Musimy znaleźć godne miejsce dla tego przedszkola, stąd uważamy, że dobrym by było wykorzystanie parteru byłej szkoły przy ulicy Leśnej na miejsce dla przedszkola numer 3 w Pionkach. W poprzednim projekcie, proszę Państwa, który przez Radę nie został uchwalony, były oczywiście zadania, które realizujemy, były rozpoczęte w ubiegłym roku i chcemy je skończyć w tym roku. I podobnie jest w tym projekcie budżetu. Również dokładamy pieniądze niezbędne do przebudowy szkoły podstawowej numer 2, a także do dokończenia budowy cmentarza komunalnego, pierwszego etapu tego cmentarza. Jak większość z Państwa wie, w Urzędzie Miejskim w Pionkach moją decyzją został zlikwidowany Wydział Promocji. Chciałbym, aby miasto promowało się w zupełnie inny sposób, żeby się promowało przez swoje instytucje, żeby się promowało przez swoich ludzi, których warto w tym mieście pokazywać. I chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Nie będzie się tutaj promował ani burmistrz, ani pani wiceburmistrz. My chcemy się promować poprzez swoją codzienną działalność i pracę dla mieszkańców. Ale chcielibyśmy, żeby takie instytucje miejskie jak Centrum Aktywności Lokalnej, Miejski Ośrodek Kultury czy Biblioteka Publiczna się promowały swoją działalność wśród mieszkańców. Z tych też względów chcemy tym instytucjom w tym projekcie zakładamy dofinansowanie tych instytucji sumą 330 tysięcy po to, aby mogły realizować swoje zadania. A mają nowe pomysły, chcą je robić nie tylko sami, ale wspólnie z działającymi stowarzyszeniami czy instytucjami innymi działającymi w Pionkach. I te pieniądze między innymi poszłyby na czytelnie zewnętrzne, na takie uroczystości jak Janki, Wianki, jak Dzień Dziecka, jak Dni Kultury Chrześcijańskiej, jak obchody 3 maja. No byłoby to szereg
imprez w Pionkach organizowanych przez te instytucje, no, które chcą dać nowe możliwości, pokazać nową jakość mieszkańcom Pionek, zresztą i nie tylko mieszkańcom Pionek. Chcielibyśmy, aby te organizacje właśnie prowadziły taką działalność troszeczkę promocyjną, a tak naprawdę najwięcej zadań promocyjnych i współpracę ze stowarzyszeniami to zleciliśmy, Szanowni Państwo, Centrum Aktywności Lokalnej i to Centrum Aktywności Lokalnej byłoby największym beneficjentem dodatkowych pieniędzy, o których tutaj dzisiaj mówimy. Bardzo wielu mieszkańców, Szanowni Państwo, mówi o czystości w mieście, o tym, jak to miasto powinno wyglądać, że tak naprawdę powinniśmy się zająć, gdzie wiosna, sprzątaniem miasta. Dlatego w zmianach tych budżetowych również znalazły się pieniądze na utrzymanie czystości, na utrzymanie zieleni, ale co równie ważne, na remont miejskiej infrastruktury, czyli remont dróg, remont chodników. I tutaj, proszę Państwa, również dokładamy z budżetu pieniądze po to, żeby osiągnąć określony cel, osiągnąć to, o czym mówi wielu mieszkańców, czyli w końcu posprzątać miasto. Jak Państwo wiecie, to wszystko jest realizowane przez spółkę miejską Ekopionki i jesteśmy z panią burmistrz po spotkaniu z pracownikami spółki, którzy no bardzo chętnie chcą właściwie wykonywać swoje zadania i remontowe, i sprzątające, jednak tak naprawdę nie dysponują sprzętem, który dawałby gwarancję tego, że te usługi przez nich świadczone będą dobrze zrobione. Brak sprzętu również uniemożliwia im konkurencję z innymi podmiotami i staranie się o zlecenia z innych instytucji, nawet od prywatnych podmiotów, gdzie można by było na ich rzecz pracować, sprzątać, kosić czy robić drobne remonty. Dlatego po rozmowach tutaj z pracownikami i z panią prezes Ekopionki chcemy w tych zmianach budżetowych, w tym projekcie dać pożyczkę 100 tysięcy złotych spółce Ekopionki tylko i wyłącznie na sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w mieście. I chcielibyśmy, żeby spółka tą pożyczkę spłaciła w 2020 roku. Chcemy jej dać możliwość, żeby mogła tym sprzętem po prostu najzwyklej w świecie zarobić. A jednocześnie pokazać, że to miasto może być czyste, może być posprzątane, może wyglądać zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że przedstawione przed chwilą propozycje do projektu budżetu zmian na 2019 rok nie są jakimiś wyolbrzymionymi, nie są jakimiś fanaberiami burmistrza. Wynikają wręcz, uważam, z tego, co ja jako burmistrz czy jako kandydat na burmistrza w kampanii wyborczej mówiłem, co chciałbym w tym mieście zrobić.
To, o czym razem z moimi kandydatami na radnym z komitetu stawiamy na pionki, mówiliśmy. I właśnie te propozycje wychodzą naprzeciw temu, żebyśmy zaczęli to miasto porządkować i układać według potrzeb mieszkańców. Ja mam nadzieję, że te propozycje znajdą przychylność przede wszystkim wśród mieszkańców. Bo ja wiem, że jedni powiedzą, że a po co nam to, a drudzy powiedzą, a po co nam tamto. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy zaczęli patrzeć na miasto jako na całość. Po to, żeby to miasto zaczęło się równowiernie, spokojnie rozwijać. I między innymi po to mieszkańcy wybrali mnie na burmistrza tego miasta, a radnych na radnych tego miasta, po to, żeby również wybierali najlepsze i dobre rozwiązania. Dlatego mam nadzieję, że na najbliższej sesji te propozycje nasze znajdą przychylność wśród radnych. Dziękuję Państwu. Bardzo proszę, jeżeli ktoś by miał pytanie, to po jednym pytaniu, bardzo proszę. Pęki 24, Mariusz Gutowski. Panie burmistrzu, powiedział Pan o budowie bloku 32 mieszkania. Ja dobrze rozumiem, są to mieszkania, w których będą mogli zamieszkać m.in. ci mieszkańcy, którzy mieszkają w tzw. hotelach, którzy płacą za mieszkania, jest to jakaś tam szansa dla nich. Jak zrozumiałem, będzie to również możliwość remontu dotychczasowych tych hoteli. Jaki jest przewidywany czas ewentualnie budowy takiego bloku i remontu? Mimo czy to rok, dwa czy pięć, ramy czasowe. Jeżeli chodzi o budowę bloku, to zaplanowaliśmy 3-letni okres budowy. Chcemy rozpocząć w tym roku, a zakończyć i oddać te mieszkania razem z wprowadzeniem w 2021. Te mieszkania mają być oczywiście również dla tych, którzy mieszkają w tak zwanych hotelach, ale to mają być mieszkania również dla tych, którzy dzisiaj poszukują tych mieszkań. I chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie będzie tak, że przeniesiemy po prostu jeden blok z tego bloku do tego. Nie, tak nie będzie. Dostaną te mieszkania ludzie, którzy najbardziej potrzebują tych mieszkań i będą spełniać określone kryteria. Natomiast pozwoli nam to uwolnić w pewien sposób lokale w hotelach, tak abyśmy mogli je sukcesywnie zacząć remontować, tak żeby skończyć już z tym, że mamy wspólne toalety, mamy wspólne kuchnie, mamy wspólne łazienki. Czas z tym skończyć. Czy te bloki hotelowe będą mogły zostać przekształcone też w rodzaj normalnych mieszkań komunalnych? Tak, oczywiście. Panie burmistrzu, przepraszam, czy obliczona została jakaś wstępnie cena za metr kwadratowy takiego mieszkania? Czy są jakieś dane wstępne? Nie, przyjęliśmy dane, które są na rynku i są w tej chwili realizowane takie inwestycje. Przyjęliśmy, że blok taki z mieszkaniami od 30 do 35 mieszkań może kosztować 5,5 miliona złotych. Jakie są zasoby komunalne, jakie braki w zasobach komunalnych mieszkań w mieście? Generalnie jak to wygląda? Bo mówił Pan tutaj o tym, że co druga osoba, która przychodzi z interwencją, przychodzi w sprawie mieszkaniowej. Czy jest jakieś skomasowane to, ile mniej więcej brakuje aktualnie mieszkań typu komunalnego dla w Pionkach? Aktualnie mamy ponad 30 podań o przydzielenie mieszkania w Pionkach. Z tym, że bardzo wielu mieszkańców, gdy dostaje propozycję od nas zamieszkania w budynku, który nazywamy hotelem, niestety rezygnują z tego i szukają sobie mieszkania na własną rękę i po prostu wynajmują. Czy nie ma jakiejś rzeczywistej, pełnej rozeznania w tym, ile ponad tym, te, co złożyli podania, prawda?
Ale tak należałoby sądzić, że jak z tego, to jest mniej więcej znacznie większa jest ta ilość. Myślę, że to jest bardzo duża liczba potrzeb w Pionkach. A jaka jest średnia cena wynajmu mieszkania w Pionkach? Czy mamy jakieś, czy Państwo macie jakieś rozeznanie? Ja wiem, to jest umowna cena, ale mniej więcej... W Pionkach od 25 lat nie wybudowano żadnego bloku. Także trudno mi powiedzieć, ale ceny myślę, że idą cały czas w górę i nie jest tanio wynająć mieszkanie w Pionkach. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo.